Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 14 odcinku naszej przygody z MyGM, My General Manager, New York Knicks, NBA 2K18. I moi drodzy, lecimy dalej, 56 meczy za nami, na czwartym miejscu jesteśmy w tym momencie, Philadelphia wyprzedza nas, ale mają mniej spotkań rozegranych, tak więc zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało i mam nadzieję dzisiaj dojedziemy sobie do All-Star Weekend, Weekend Gwiazd przed nami, ale najpierw trzy spotkania, najpierw sobie szybko przelecimy tutaj do minut. No i Nielikina niby ma wypaść tutaj z pierwszej piątki. Treiberg ma objąć właśnie tą pozycję, ale myślę, że nie. Tutaj Booker 20 minut, Favors 27, Whiteside spoko. Kurde, myślę, że jestem zadowolony ze swojej tutaj, ze swojej piątki, chociaż Ellington tutaj domaga się więcej minut. Jeszcze Carter ma w sumie 9 minut, no ale czy Cartera tutaj potrzebujemy? No dostał w sumie te minuty ode mnie. Tak więc no dobra, okej, niech tak będzie. Zobaczymy sobie Indiana Pacers przed nami i zobaczmy. Ale najpierw jesteśmy na parkiecie treningowym. Okej, Kristaps się pyta, to co teraz robimy? No ale o co ci chodzi? O co ci chodzi, że o co mi chodzi? No, pokaż mi więcej szacunku. O kurde. Jesteś general managerem, czy nie jesteś general managerem? Okej, okay, co troszkę się nam Kristaps tutaj wkurwił. Aha, czyli nie widzisz, że Trevor i ja gramy na tej samej pozycji? I że oboje jesteśmy startującymi? Okej, okay, ja nie przeprowadziłem tej wymiany, albo on jest tutaj, aby dodać głębi. No dobra, myślę, że nie będziemy tutaj grać, wiecie, grać takiego głupka, grać ofiarę i tak dalej. Tak więc po prostu on jest tutaj, aby dodać głębi. Okej, okay, dokładnie. Twoja rola się nie zmieniła, dalej jesteś dla nas bardzo ważny i nie mów o mnie o głębi, Damian. No tutaj przytoczył sytuację z San Antonio, kiedy to mieli tylko 7 osób dostępnych do gry. Okej. Coś mu tutaj nie gra, Kristapsowi. No może tutaj mogłem mu powiedzieć, że to ja nie zrobiłem tego trade'u, no ale co ja będę tutaj grał wariata, nie? No, dokładnie, jesteś tutaj, aby zostać, twoja rola się nie zmienia. Okej. Okay. Zaufaj mi, twoja rola dalej będzie duża w klubie. Okej, kupił to. Dobra, wszystko jest między nami w porządku. No i w razie czego przyjdź mi o tym opowiedz. No dobra, okej, tak więc koniec rozmowy z Kristapsem. Ogarnęliśmy, mam nadzieję, go. Jeszcze może przed meczem wejdziemy sobie tutaj właśnie w morale naszych zawodników i zobaczmy, gdzie Porzingis jest. Porzingis, zobaczcie, na stówce jest, nie? Tak więc spoko. Dobra, lecimy z meczem. Tak więc Philadelphia kontra New York i pierwsza kwarta bardzo dobra, druga również. No i w trzeciej już tutaj mamy sytuację remisową, chociaż... No dobra, 2 punkty różnicy, 4, 5 minut do końca. 2 jest remis, 4,27, prowadzimy, dobra, 3,10, 105, 106 i wskakujemy tam. No i od razu widzimy się na parkiecie i nie mamy piłki. Oj, co ja tutaj już powiedziałem? Dobra, Oladipo, ale Whiteside i pięknie, bardzo dobrze Whiteside tutaj przeszkodził, no to Richardson. Ale i idzie Whiteside i pozostawiony całkowicie, ale nie trafił. Coś ty zrobił, Hasan. I pięknie zablokował tutaj Porzingis. Kurde, KP, doskonały blok. Favors, piłka oddana do Whiteside'a, ale niestety przechwyt Turnera. No, dużo już tutaj się wydarzyło przez te 40 sekund, ale zobaczmy dalej. Oladipo, ale Nielikina.
Tym razem bardzo dobrze Richardson sam do końca i to będą punkty, tak jest, jeszcze z faulem, tak więc mamy szansę na wyjście na 2 punkty. No dajesz Richardson. Bardzo ładnie. 2:25 i prowadzimy 2 punktami. Nielikina też bardzo ważny odbiór tam Oladipo w poprzedniej akcji. No właśnie Oladipo, gwiazda tej drużyny, jest Turner. Wycofanie piłki, Collison. Potrafi rzucić trójkę, Collison. Oj. Kurde, no niestety weszło to. Porobił mnie tam jak chciał w sumie. Dobra, po 108. Buddy Hield, no ładna to była akcja. Tutaj damy piłkę Favorsowi, no i Favors. Favors sam do końca i niestety nie trafia. Było blisko. No teraz trzeba uważać. Nielikina. Oladipo, ale bardzo głęboko tutaj wyszedł, nie mógł rzucać. Znaczy no mógł, nie? Jakby chciał. Ojej, pozostawiony tutaj, ale trójki nie ma, bardzo dobrze. Jeszcze blisko tutaj strat Nielikina. Buddy Hield, dawaj rzucaj, bardzo dobra pozycja, Buddy Hield i siedzi, trójka. 111-108. Teraz albo muszą się ratować trójką, albo jakaś ładna dwójka, a tutaj bardzo dobrze Favors pomógł w defensywie. No i teraz mamy szansę na kontrę. Ajajaj, już tego nic nie będzie. Dobra. Znowu gramy tutaj pod Buddy'ego. Buddy bardzo ładnie uwolniony, ale zły release, no i niestety nie ma punktów. Ależ to zrobił! O, bardzo ładnie, dobra, to my teraz czas tutaj sobie użyjemy. Jest jeden punkt różnicy, 30 sekund do końca. Nie faulują, a ja zrobię sobie czas. Chociaż, może do końca? A nie, nie ma po co. Dobra, czas panowie. Okej, okay, mamy 2 fulle, okej, okay, zrobimy sobie fulla. No nam wystarczy tutaj dobra akcja i nawet rzut za 2 punkty. Wtedy będziemy naprawdę w dobrej sytuacji, ale najpierw zobaczmy sobie jak tam stoimy. No właśnie, Nielikina pasowałoby go wymienić, dawaj Trey Burke, Richardson również go wymienimy, dawaj, no Carter tutaj troszkę minut dostał, tak więc zobaczmy w końcówce jak sobie poradzi. No i jeszcze gdzie jest Porzingis? Na ławce. Ale za Whiteside, no to nie, dawaj za Favorsa, Whiteside wraca do pierwszej piątki. No i tak będziemy wyglądać na te ostatnie 23 sekundy. I Josh Richardson, 31 minut, 21 punktów, 7 na 12, bardzo fajny występ. No i to jest chyba nasz najskuteczniejszy zawodnik w tym spotkaniu. No to zobaczmy. Burke. Jest KP, pod niego możemy tutaj właśnie zagrać tą akcję. KP i perfect release. Bardzo ładnie, 114-110. Pasowałaby mi tutaj dwójka, rzuciliśmy trójkę, tak więc cudownie. No zobaczmy jeszcze te ostatnie 14 sekund, bo tutaj naprawdę, no nie wiadomo, jeszcze mogą rzucić trójkę, jeszcze będziemy rzucać osobiste. No Oladipo, bardzo ciężka pozycja, ale nie ma nic. Dobra, Berg, dawaj sam do końca, będą łatwe punkty. Tak jest. Jeszcze jeden czas, no ale już to powinniśmy wygrać 5 sekund do końca i 6-punktowe prowadzenie. Okej, okay, już jesteśmy po meczu, tak więc 116-110 zakończył się ten mecz i mamy tutaj informację na temat Nielikiny. Co tutaj jeszcze? Okej, okay, czyli Nielikina season high w asystach. No to zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda Nielikina. Oladipo 31 punktów, Sabonis tutaj double-double, ok, a u nas Richardson najwięcej punktów, dalej Buddy Hield 19 z tą jedną trójką naszą, 5 trójek mu weszło, a Richardsonowi 6 trójek.
Porzingis 3 trójki 15 punktów, 7 zbiórek, Whiteside 14-8, a Nielikina ma double-double, 11 asyst, 10 punktów. Bardzo ładnie Nielikina w końcu, no to można uznać, że to był najlepszy mecz naszego rozgrywającego w tym sezonie, tak mi się wydaje. Berg 10-2, Booker 9-4, no jednak wolałem tutaj O'Quinna, myślę, nie? Okej. Okay. Favors 8-5, Ellington 8 i Carter 2 punkty tylko tutaj dodaję, ale wygraliśmy to spotkanie. Dobra, Carter, myślę, że wystarczy Ci już. Tak, Aubrey Junior teraz dostanie te 9 minut. I tutaj no niby Berg, ale nie, dobra, ja tutaj zostawię tak jak jest. Moi drodzy, i lecimy w meczu z Filadelfią, czyli właśnie będzie dobra szansa na to, żeby wyprzedzić ich w tabeli. 35-18 mają u nas, 36-21, no lepiej wyglądają, dużo lepiej. Tak więc trzeba im pogorszyć ten bilans, no to zobaczmy. Pierwsza kwarta, przegraliśmy 7 punktami, drugą również 10, w trzeciej, o, zobaczcie, to już jest 40 punktów różnicy, tutaj nie ma co ratować. Tak więc dolecimy do końca i 88-124, no zniszczyli nas. Zniszczyli nas po prostu JJ Redick, Covington, Saric double-double. W ogóle tutaj dwóch po 10 asyst, Fultz oraz Simmons po 10 asyst zainkasowali. No ładnie, a u nas Porzingis, dalej Buddy Hield, Favors 13, ok, Whiteside 10-10, Nielikina 9-1. Aubrey Junior 6 punktów, 9 minut, Berg 3, Richardson tylko 2 punkty, 0 w ogóle, nic nie trafił, tylko rzuty osobiste, Ellington też bez żadnego punktu, no dramat naszych tutaj nowych zawodników Richardsona i Ellingtona. Dobra, no to za to dostaniecie mniej minut. Ok, Aubrey Junior za to troszkę więcej, no i ok, po 15 tutaj niech mają. Kurde, Williamsa jeszcze mógłbym tutaj wpuścić, no ale cóż, wszyscy są zdrowi, wszyscy grają, tak więc tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Tak więc przed nami Washington Wizards. Okej, no to zobaczmy. No pierwsza kwarta również należy do nich, druga również, trzecia, tutaj już walczymy. No i to jest 20 punktów przewagi, 9:53. Dobra, spróbuję. Spróbuję i jak będziemy blisko, gdzieś na 2-3 minuty do końca, to wrócę do Was. No niestety nie udało się wygrać tego spotkania z Waszyngtonem i tutaj zaraz po meczu dostaliśmy informację, kolejne jakieś niby plotki, że nasz prezes Bob Sanderson opuścił deadline zapłaty na jakieś kluczowe miejsce rozrywki, coś czy nic. No już tutaj jakieś plotki są, tak więc dobra, zobaczymy co z tego będzie i zobaczmy jeszcze w jakim stylu przegraliśmy. No zobaczcie, weszliśmy tam przy 20-punktowej stracie, no i przegraliśmy tylko 8 punktami, naprawdę się starałem, no ale jednak Waszyngton okazał się silniejszy, no i John Wall tutaj naprawdę dobrze latał, no, a u nas Buddy Hield 25 punktów, 3 na 4 za 3, dalej Porzingis również 25 punktów, 11 na 12, Whiteside double-double, Nielikina 10-9, znowu prawie double-double, no i tych asyst tutaj ładnie napierdziela, no i reszta już tutaj naprawdę słabo. Richardson znowu naprawdę koszmarny mecz, tylko 2 punkty i Aubrey Junior w 16 minut również tylko 2 punkty. Dobra, przechodzimy na weekend gwiazd, no i zobaczmy w sumie. Najpierw przesymulujemy sobie 15, ok, no i 16, czyli to jest rookies kontra elites. No i co, możemy tutaj w sumie zagrać całe spotkanie. Możemy też to sobie przesymulować normalnie, możemy przesymulować całe spotkanie. No nie wiem, no w sumie nie wiem, czy ktokolwiek tutaj będzie z naszych, czyli Nielikina będzie. Poczekajcie, zobaczmy sobie jeszcze, gdzie to w sumie było.
Business, nie? Standings, League Leaders, Awards, Records, właśnie All Star Participants, ale tutaj mamy tylko samych All Starów. Tak więc po stronie wschodu mamy naszego Porzingisa, czyli mecz gwiazd. Myślę, możemy sobie tam zagrać, ale pewnie nie całe, tylko tam ostatnie może 5 minut tego spotkania. Mamy też Dunk Contest i tutaj nie ma też żadnego naszego zawodnika. Mitchell, Chris, Jefferson oraz Tice. Trójki: Klay Thompson, CJ McCollum, Kevin Durant, Evan Fournier, James Harden i Carmelo Anthony. I gwiazdy jest Buddy Hield. I w sumie tyle. Elites. Aha, okej, czyli Stars. Dobra, czyli będzie tutaj Buddy Hield w tym spotkaniu, właśnie pierwszoroczniacy kontra drugoroczniacy. Będzie nasz Buddy Hield i w pierwszoroczniakach. No, nie ma. Nie ma Nielikiny, tak więc będzie jeden tylko nasz zawodnik. Tak więc, no dobra, możemy sobie rozegrać to spotkanie w formacie standardowym, czyli właśnie przesymulujemy sobie, czyli my jesteśmy tutaj za Starsami, nie? Czyli za drugoroczniakami. I rozegramy sobie tam ostatnie, myślę, 5 minut. Ok, w tym momencie, myślę, wejdziemy w przyprowadzeniu dwupunktowym. No, jesteśmy już na parkiecie. Weekend gwiazd w pełni. No to zobaczmy. Sabonis, Brown. No, tutaj potrafi rzucić trójkę, już widzę. No, ale co to za akcja? Dobra, rzucamy. Aj, nie ma. Okej. Okay. Mitchell. Oj, tutaj podwojenie i Mitchell opuszczony całkowicie. Trójka, no i to musiało wejść. Aha, tylko że my po drugiej stronie jesteśmy w ogóle. Dobra, już sobie wybierzemy. Tutaj będziemy właśnie, a jesteśmy Starsami. No właśnie. Dobra, no to okej. Okay. Właśnie zdobyliśmy 3 punkty, nie? Oj, piękny przechwyt. No i ruszamy w drugą stronę. Jest Ben Simmons. Spróbujemy, ale jupa, ajajaj, za wysoko. Jednak jeszcze Mitchell tutaj zbiera piłkę, ale zablokowany. Ależ teraz defensywa pierwszoroczniaków. O, tutaj pięknie Embiid to zrobił. Simmons go faulował. A, tak, tutaj już nie ma pierwszoroczniacy kontra drugoroczniacy, tylko oni są wymieszani wszyscy ze sobą. Tak jest. Zapomniałem o tym, w tym sezonie właśnie po raz pierwszy chyba coś takiego było. Ale zobaczmy sobie jeszcze, jak tam wygląda nasz cały składzik. A więc w tym momencie Murray, Mitchell, Tatum, Simmons, Tice, jest Buddy Hield na ławce, jest DeAndre Fox, Markkanen, Collins oraz Kavanagh. Dobra. Czyli czy mamy tutaj jakiegoś zmiennika na centra? Nie mamy, a Tice tutaj no, musiałby zejść. A więc w jego miejsce wpuścimy Johna Collinsa. Fox na jedynce. W sumie wymienimy też go za Murraya. Okej, okay, tak sobie zagramy. No jeszcze Buddy Hieldem bym tutaj mógł zagrać, nie? Naszym zawodnikiem. No to dawaj za Michela. Wejdzie Buddy Hield. Okej, okay, takie zmiany. No i Embiid. Celnie. 90-92. Ben Simmons. Bardzo wysoki jak na rozgrywającego, ale to już wszyscy wiemy. Tutaj wycofanie. Murray za 3 i pięknie. Bardzo dobra trójka. Lonzo Ball. Saric. No, bardzo mi się podoba w sumie to, jak Saric wygląda, jak gra i tak dalej. I tutaj z faulem. Co ty gadasz, Tajs? Już bardzo zmęczony, a więc teraz zejdzie. Już go nie ma na parkiecie. I Saric wykonał akcję 2 plus 1. Dobra, Fox. Mamy Hilda. Ale tutaj chyba izolacja na Foxa. No, Fox. Okej, okay, nie udało się i co ty gadasz, ale strata. No dobra, wracamy do obrony. Ball, no mają tutaj szansę na zremisowanie albo nawet na objęcie prowadzenia. Embiid kontra Collins. Dobra, wycofał piłkę, jest Prince. Prince i zablokowany doskonale. Teraz my w defensywie. Simmons sam do końca. Simmons pięknie to zrobił jeszcze nad Embiidem.
29 minut, 20 punktów Simonsa. Embiid, 3 minuty jeszcze nam zostały do końca. No ale myślę, że nie macie tutaj z tym problemu, że sobie zobaczymy właśnie ten weekend gwiazd. A tutaj uwaga, trójka, ale nie ma. I zbiórka jeszcze ofensywna Embiida. Co ty gadasz? Simons go fauluje. Są już w bonusie. No i szansa po raz kolejny na 2 plus 1 wykorzystana. 97-96. My mamy jeszcze dwa czasy do końca. Dobra, dajcie mi tutaj zasłonę. Nie do końca to wyszło tak jak chciałem, ale Simons, ajajaj, z faulem, ale nie trafił. O kurde, co ty gadasz, Ben? Ależ masz naprawdę dziwne te rzuty osobiste. No dobra. Traf chociaż jednego. Nie, też nie, ależ tutaj zbiórka tej tema jeszcze nie ma. Collins. Jest Hilt, Buddy Hilt i trójeczka, tak jest. Nie zawodzi nas nasza dwójka. Ball kontra Fox. Ale świetnie to zrobił Lonzo Ball, ale jeszcze lepiej zablokował go Fox, tyle że później jednak lepiej sobie poradził właśnie Lonzo Ball. Simons, bardzo ładnie. Cały czas utrzymujemy prowadzenie. No i u nas właśnie Simons jest najlepiej, najbardziej skutecznym zawodnikiem. Po drugiej stronie Sabonis. Ojojoj, Embiid. Bardzo ładnie. Hejcem. Simons. Wycofanie do Collinsa. Ajajaj, Simons, kurde, nie opanował tej piłki. No dużo, dużo strat, dużo błędów po naszej stronie, no ale jak to w tych meczach w weekendzie gwiazd, to jest właśnie zabawa. Tutaj nie ma defensu, a tutaj Fox, ależ daleko od linii za 3 punkty, no i niecelnie. Lonzo Ball, może będziemy dawać piłkę teraz tylko Hildowi, co? Żeby tutaj pokazał się znacznie w tym meczu. Embiid z odejścia. No i ładnie, celnie to zrobił. Minuta, 4 sekundy do końca. Jeszcze wzięliśmy czas, no to zobaczmy. Czy ktoś tutaj potrzebowałby wymiany? Nie, myślę, że nie. Kawana tutaj dawno nie wszedł, ale tylko 71 overalla. I to jest zawodnik na pozycję numer 4, czyli za Simonsa w sumie tutaj. No dobra, dobra, spróbujmy, damy mu zagrać, a niech gra. Dostał tutaj angaż właśnie w weekendzie gwiazd, Stars kontra Elite, tak więc dajmy mu pograć, niech też się pokaże na parkiecie. Ben Simons właśnie, 22 punkty, 4 zbiórki, 7 asyst. Man of the match w tym momencie, oczywiście jeśli wygramy to spotkanie. Aha, poczekajcie, bo ja tutaj jeszcze chyba nie mam user slide, tutaj spoko. Aha, no dobra. Nie będzie tutaj podpowiedzi jaką akcję gramy, nie wiem dlaczego, no może dlatego, że nie jesteśmy tutaj menedżerem, nie? Ajaj, Buddy Hilt tutaj był chwilkę opuszczony, ale sam do... Co to w ogóle był za defense, ale i tak niecelnie Buddy Hilt. Hart, no mają teraz szansę na remis. Uwaga, pod koszem Prince faulem, ale nie tak łatwo. Możecie wbijać pod nasz kosz, tak więc no, zobaczmy. Prince, pierwszy rzut, celny. 102-101. I drugi rzut, również celny. Po 102, 40 sekund do końca, tak więc teraz panowie, spokojnie, spokój nas może uratować tylko. I Buddy Hilt i jego trójki, ale niecelnie jednak, a tutaj blisko, jednak blisko zmiany, blisko zbiórki. No ale tracimy piłkę, jeszcze timeout. 102, 102, no dobra, chyba Simons musi tutaj wrócić na parkiet zdecydowanie.
a reszta niech w sumie gra. No, tak więc clutch time. 102-102. I tutaj naprawdę dobrze. O kurwa mać, co to było tutaj w tej defensywie, nie? Co to miało być? Dobra. No teraz wystarczy nam dwójka, będzie remis. Dobra, dawać tutaj zasłonę. Bardzo ładnie. Buddy Hield i z faulem, ale jednak nie będzie 2 plus 1, szkoda. No i Buddy Hield. Bardzo ważne rzuty osobiste. Siedzi. Drugi również, tak jest, będzie pewnie czas. 15 sekund do końca, stan remisowy. Dobra, myślę, że zmian żadnych tutaj nie wprowadzam. Gramy takim składem, takim ustawieniem. No to defense, panowie, defense. Lonzo, Saric. Hart, ale tam był faul i nielegalna zasłona. Faul przy zasłonie i nasza piłka, tak więc jeszcze jeden czas po naszej stronie, no i nasza piłka, no i szansa na zwycięstwo. 11,2 sekundy. Okej, tutaj zasłona. Fox w tańcu, Fox już pod koszem, Fox siedzi. Ależ to DeAndre Fox zrobił, nie mają już żadnych czasów, a tutaj tylko 1,6 sekundy do końca. Hart, ole, no było blisko, ale tak jest, wygrywamy to spotkanie. Buddy Hield i reszta cieszą się ze zwycięstwa. Ben Simmons, man of the match. Ale zobaczmy jeszcze, jak tutaj reszta się pokazała i między innymi Buddy Hield, no zobaczcie, 20 punktów, naprawdę fajny występ, 2 trójki, 8 na 15. No a reszta, tak jak widać, Fox tylko 6, 3 na 10, 0 na 3 za 3. I Kavanaugh po drugiej stronie, Chris Dunn najsłabiej, Josh Hart również, zobacz. Prince, Saric, Sabonis, Embiid najskuteczniejszy, 32 minuty. No i tak to wyglądało, moi drodzy. No i dobra, już jesteśmy tutaj w menu głównym, tak więc no nie ma naszego żadnego zawodnika, czy w trójkach, czy we wsadach, tak więc przesymulujemy sobie po prostu cały ten contest. Dobra. A właśnie tutaj w zawodnikach tygodnia raz był nasz Kristaps Porzingis, nie wiem czy to już pokazywałem, ale był raz 17 do 23 grudnia. No i chyba po raz pierwszy teraz, a nie, Kemba Walker już wcześniej był, no ale raz jak na razie Kristaps Porzingis z zawodnikiem tygodnia. Dobra, przed nami najważniejsze w sumie wydarzenie każdego weekendu gwiazd, czyli mecz gwiazd, w którym zagra właśnie nasz Kristaps Porzingis. Tak więc myślę, że zrobimy podobnie, czyli przelecimy sobie tutaj systemem standardowym gdzieś do 5 minut do końca meczu. Okej. Już tutaj jest blisko i Zachód prowadzi 20 punktami. No to będzie grubo. Dobra, 5-0-9, wskakujemy. Okej, też na początku wybierzemy sobie stronę. Czyli my jesteśmy Zachodem, tak jest. Zachód, zobaczmy jeszcze jak tam nasze ustawienie. Jest Porzingis tutaj na centrze, Antetokounmpo, LeBron James, Kyrie Irving oraz John Wall. Ja pierdzielę, jaki skład. No dobra, walczymy, nie? Walczymy. Wall, Irving, James. Dawaj, LeBronem tutaj coś pomieszamy. LeBron. I nie ma, ale jeszcze zbiórka ofensywna. LeBron. No i siedzi. 81-97. No będzie tutaj ciężko na pewno, no ale zobaczmy jak w NBA 2K wygląda mecz gwiazd. No tutaj oczywiście defense będzie, bo nie ma czegoś takiego, jak wiecie, panowie, troszkę mniej defensu, bo mamy mecz gwiazd, chociaż to można będzie tam ustawić, ale tutaj bardzo dobrze, że to nie weszło. John Wall, wycofanie, tam jest Irving, niekryty. Ale jednak nie ma tutaj jeszcze z dobitką. Kto to był? LeBron, tak jest. No tutaj tak jakby wszedł w Antonego Davisa.
Aż mi się przypomina normalnie NBA Live, nie? Z tym przenikaniem się tekstur. No ale dobra, wyszliśmy już na 15 punktów. James jest on fire. 7 sekund do końca. Cousins, Harden. Ależ to pięknie zrobił. No i odskakują na 17. Wall. Tutaj na LeBrona zagranie, ale też nie miał czystej pozycji, chociaż opuścił go obrońca. LeBron trójka nie ma, ale Antetokounmpo jeszcze z wsadem. Pięknie, Greek Freak. Davis. Kevin Durant. Durant kontra Porzingis, tak z odejścia, ale tutaj zbiórka Kazinsa, który w sumie podpisał teraz bardzo niski kontrakt z Warriorsami za jakoś troszeczkę ponad 5 milionów dolarów. No i cała liga tutaj się w sumie śmiała z tego transferu. No ale Kazins pewnie no, poszedł do tego klubu po to, żeby zrobić mistrzostwo, żeby zdobyć ring. No ale tylko za 5 baniek. No pewnie tylko tyle mogli mu zaoferować. No i wiadomo, po co poszedł. Nie poszedł dla pieniędzy, tylko poszedł dla zwycięstw. Harden faulowany przez KP'ego. 103,85. No 2,50. Mamy tutaj jeszcze troszkę czasu, tak więc zobaczmy sobie innych zawodników. Tak więc spróbujmy teraz tak. Walker na jedynkę. Za Walla Oladipo. Na trójce... Hollis Jefferson też dostał tutaj angaż, tak więc gratulujemy. Na trójkę za Jamesa. Embiid również tutaj jest. Drummond, Vucevic. Dobra, James też zejdzie, tylko że kto teraz w jego miejsce? A jest, dobra, Jabari Parker. I za Porzingisa. Dobra, spróbujmy. Embida, dawaj Embiid. Ok, a więc wymiana całej piątki. No już tutaj nie gramy i tak o zwycięstwo. A Harden tylko 8 punktów, 8 asyst. Zaraz zobaczymy też po meczu, jak tam to wszystko wyglądało w punktacjach. No i wracamy na 20 punktów straty. A tutaj Walker, ależ łatwa droga do kosza. Chociaż jeszcze tam KD, Kevin Durant przeszkadzał mu. No i tak sobie ładnie poradził. Aj, faulował tutaj Oladipo Hardena. Harden w the double digits właśnie wszedł. 10 punktów. 11. Jest tutaj składem rezerwowym. Coś spróbujemy. Zasłona. Ojej, troszkę to nie wyszło, ale jeszcze z faulem. I to Kemba Walker faulował w ofensywie. No, coś nam niestety nie wychodzi. Ten mecz gwiazd, najważniejsze wydarzenie tego weekendu, jeszcze zimowego, lutowego. I zablokowany Harden przez Oladipo. Karl Anthony Towns do Duranta. Durant ma bardzo właśnie taki szybki release jeszcze z odejścia, tak więc bardzo ciężko jest go upilnować. No i Embiid ze zbiórką. Kemba Walker też był tak troszeczkę przymierzany do Knicksów. Dobra, dawaj Embiid. Sam spróbujesz sobie, no i bardzo blisko akcji 2+1. Jeszcze tutaj rzuty, no ale wiemy, jak tu centrzy lubią rzucać osobiste. No w sumie wam powiem, że nie taki najgorszy jest Embiid. Tutaj też wymiana całej piątki po stronie zachodu.
No my już nie mamy tutaj szans na zwycięstwo, ale jeszcze spróbujmy chociaż zrobić dobre show. Jeszcze jakieś tutaj mega bloki, może jakiś alley-oop, jakieś wsady, żeby się działo. Butler. Gasol, tutaj dobrze przykryty przez Embida, ale jednak weszło. Minuta 20. Dawaj, zrzuć se trójkę, a co tam? Nie ma, jeszcze Embiid ze zbiórką ofensywną, ale bardzo źle to zrobił, że tam w ogóle nie było faulu. Był kontakt. O, Butler, ojojoj. Bardzo łatwo. Myślałem, że będzie od razu rzucał. Ten jeszcze postanowił zrobić zwód. Jeszcze raz Jefferson, no i tym razem siedzi. Trójeczka. Gasol. Jeszcze 6 sekund mają do końca, ale tutaj już grają na czas, nie? Już wiedzą, że nie muszą rzucać. Thompson, Klay Thompson. I niecelnie. Tutaj jeszcze Embiid zbiera. Oladipo. Ostatnia akcja tego meczu. Jefferson. No i tylko rzuty osobiste. 8 punktów, 4 zbiórki. Rondę Hollisa Jeffersona. 9 punktów. Z takim wynikiem zakończy ten mecz. No już tutaj też nie będziemy faulować, bo nie ma po co. A więc panowie, przegrywamy to spotkanie. No gdybyśmy grali od początku, może ten wynik był inny. Weszliśmy już, gdy sporo prowadził Zachód. No cóż, koniec meczu. Przegrywamy. No i zakończyliśmy właśnie Weekend Gwiazd, tak więc w sumie 6 meczów dzisiaj. Znaczy no, 6 okienek, które przeszliśmy, czyli najpierw 3 spotkania New York Knicksów, gdzie wygraliśmy 1, przegraliśmy 2, no i następnie All-Star Weekend. Dobra, zobaczmy jeszcze właśnie w jakim stylu i co tutaj się działa, więc zobaczcie, no nie ma takiego jednego zdecydowanego lidera po stronie naszej, czyli Zachodu. Porzingis 9 punktów, 2 zbiórki, 1 asysta, 4 straty aż, 4 na 8, 1 na 2. Najlepszy Irving, James oraz Walker po 12 punktów. Dalej Wall, Oladipo, Parker, Drummond, Embiid, Vucevic. James 8 zbiórek, James 5 asyst. A po drugiej stronie 24 punkty Westbrooka. No to dzięki niemu, ale też Karl-Anthony Towns 18 punktów. Cousins double-double, Harden 12. No i reszta jak widać. Durant na 30 minut, tylko 5 minut, Paul George, Jimmy Butler. Tak więc no MVP tych finałów, znaczy tych meczu gwiazd to Westbrook. No tutaj oczywiście nie ma innej opcji. Dobra moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku, tak więc All-Star Weekend już za nami, czyli przechodzimy już na no, drugą połowę tego sezonu. Tak więc no ile, już 59 w sumie spotkań za nami, tak więc po tym meczu z Orlando w następnym odcinku zrobimy sobie już małe podsumowania, bo już naprawdę niedużo czasu do końca tego sezonu. Dobra moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku, wielkie dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano.